tough game. We started extremely well in the first quarter. This was perfect first quarter. But then in the second quarter, they picked up a rhythm. They played better, and the game was equal till the end. Unfortunately, we haven't been lucky. It was one ball who decided at the game. We didn't get a chance because we missed a rebound and ball went away. So, unfortunately, we lost the game. Myślę, że podobnie tak jak powiedział trener tutaj, zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze. W drugiej kwarcie coś nam uciekło. No, mecz był do końca wyrównany, tak naprawdę zadecydował ostatni rzut. Myślę, że mogliśmy to równie dobrze wyrwać. Because Rogic has a problem with the knee and we are saving his minutes because we don't know after every game his knee is reacting and we decided not to force him, although today he played 23 minutes, so this is something what we planned. And Daniel was not in the game because he made so many mistakes in the defense and stupid fouls, and we decided to put him on the bench. Troszeczkę dziwny mecz, tutaj dwie różne kwarty, bardzo często gramy dwie różne połowy, szczególnie u siebie, że pierwszą połowę albo prowadzimy, oddajemy prowadzenie, a tutaj było w dwóch kwartach tak naprawdę dwie odmienne gry, i nasza, i zespołu Torunia. Cóż powiedzieć o meczu? No, ja myślę, że Toruń chciał grać, ale chciał też oszczędzić zawodników. Był to piąty mecz chyba w ciągu niedużej ilości dni. Chcieli tak naprawdę dać każdemu pograć. Mają playoff, mają zapewniony playoff i tutaj trener, że tak powiem, Skellin rotował składę, dał pograć troszeczkę więcej rezerwowym. Natomiast no, co wiemy taktycznie, jak wiedzieliśmy taktycznie, jak grać, że bardzo mocno zacieśniają pole 3 sekund przy każdej penetracji. Szukaliśmy odegrań na zewnątrz. Tych odegrań było dużo, otwartych pozycji. Natomiast no, skuteczność za 3 na swojej sali troszkę problematyczna. Wygraliśmy mecz. Cieszy właśnie to, że wygraliśmy, może styl troszkę mniej, ale cieszy, że wygraliśmy, że dalej jesteśmy w grze o playoff. Dziękuję. No na pewno było bardzo wyrównane spotkanie. Początek, można powiedzieć, mecz za darmo, więc początek był, jakby kibice faktycznie nie zapłacili, nam by się nie chciało, ale no po prostu Toruń zagrał bardzo dobrze początek. My może troszeczkę nie byliśmy na to gotowi, ale później się obudziliśmy, pokazaliśmy, że chcemy grać w tych playoffach, że chcemy walczyć. Myślę, że ogólnie było bardzo wyrównanie. Na pewno z pozytywów to można zaznaczyć to, że tylko 8 strat mieliśmy, z czego chyba większość w pierwszej kwarcie, i myślę, że to przechyliło szale na naszą korzyść i oby tych strat było jak najmniej. I czeka nas bardzo ważne spotkanie w Gliwicach, gdzie nie możemy zlekceważyć na pewno przeciwnika, bo daleka podróż i to nie jest mimo wszystko łatwy teren. No ja lekarz nie jestem oczywiście, ale no, przewidywania są takie, że Filip raczej powinien wrócić, że oczywiście to też zależy od tego, jak będzie się czuł. Natomiast no, Mateusz prawdopodobnie już w tym sezonie nie zagra. Wie pan co, ja oczywiście ja odpowiem na drugą część pytania, że oczywiście bardzo liczę na to, że zobaczymy Kinga jeszcze w tym sezonie. Natomiast jak pan mówi o nieprzespanych nocach, to chyba nie chcę o tym rozmawiać. O tych najbliższych trzech, bo ich jest trochę więcej, było trochę więcej.